Hej, cześć, siemano, wam szli do rezydencji Amasa, żeby ją przeszukać, zobaczyć, czy coś ciekawego tam może się znajdzie. Może jakie skarby, a może kurwa absolutnie nic, ale zakładam, że skoro quest mnie tam kieruje, to może coś ciekawego się znajdzie, a może nawet jakoś fabularniej to się ciekawiej rozwinie. W tym odcinku planuję zrobić jeden, ewentualnie tam dwa questy poboczne. Zajebiście, że mnie te kropki prowadzą przez coś, czego mój koń nie potrafi przeskoczyć, to zawsze na propsie. Jakoś sobie tutaj chyba poradzę. Jebać ludzi zbierających tutaj, kurwa, siano, kosą, gincie wszyscy. O! Yeah, udało się. Przerąbałem się przez to. Tnijcie sobie tutaj zielsko, ja sobie będę spokojnie jechał tam, dokąd mam dojechać. Może koń mi będzie chciał siedzieć na ścieżce, oby. No i zobaczymy, co tam się ciekawego znajdzie. Jestem już nie aż tak daleko, jakieś tam potworaski sobie siedzą. Co to kurwa jest za potwora? Za jakiś tam na piątym levelu. Ciekawy jestem po prostu, czy tutaj będą jakieś przejebane stwory po drodze do tego miejsca, może... czy może nawet wiecie, cały obszar tutaj tej mapy jest taki przejebany. Dowiedziałem się też z komentarzy pod jednym z poprzednich odcinków, że ten... wiecie to... No, to miejsce, które jest tam na południu, na południowym wschodzie, to jednak nie jest żaden wielki cmentarz, tylko obóz Nilfgaardzkiej armii, do którego pewnie prędzej czy później trafimy, coś tak czuję. Słyszę jakieś tutaj kurwa złe odgłosy. O, zajebiście, pentagram na ziemi. How awesome. Dom jest kompletnie zniszczony, ale magiczny krąg wytrzymał. To chyba zamknięty portal. Będę potrzebował klucza. O kurwa, portal, Jezus Maria. No dobra. Ja mam w ogóle to coś, czego mam użyć? Interakcja. Nie masz właściwego klucza. Aha. Czyli ja teraz muszę wrócić do tego gościa, powiedzieć mu, że znalazłem magiczny krąg. On mi tam pewnie wtedy da jakiś przedmiot, którego muszę użyć, żeby tego otworzyć. I potem mam z powrotem tutaj przyleść i to wtedy otworzyć, tak? Zajebiście. Dokładnie tego oczekuję, kurwa, od questa. Jezus Maria. A nie, dobra, w sumie nie mam co na konia włazić. Tyle dobrze. Tyle kurwa dobrze, że mam tutaj właśnie szybką podróż. Jedną rzecz tutaj myślę mogę jeszcze ciekawą zrobić. Próbuję omijać znaczniki po drodze, bo mi się przykleja ta mapa jak cholera. Gdzieś tutaj kurwa... O, chata na uboczu. Tutaj chciałem pójść. Ponieważ w tej chacie na uboczu my zrobiliśmy tego questa z wilkołakiem. Ja obiecałem, że sprawdzę tą skrzynkę, którą tam zostawiłem zamkniętą. Tak więc myślę, że obecna chwila jest lepsza. Jest tak dobra jak każda inna, bo ja wtedy podjebałem od niego klucz. Gdzieś tutaj była właśnie skrzynka, której nie mogłem otworzyć. A tak mi się przynajmniej wydaje, że coś tutaj się gdzieś kurwa znajdowało. A czy to była ta? Nie, wydawało mi się, że tutaj gdzieś była jakaś kurwa skrzynka. Nie wiem, może mi się popierdoliło. No to ewidentnie jest to miejsce, ponieważ mamy tutaj pod spodem... wiecie, tą dziurwę, w której my tego wilkołaka zaszlachtowaliśmy. Więc to powinno być gdzieś tutaj. Z tego co pamiętam, właśnie w tym domku była zamknięta na klucz skrzynia. I żeście mi spamili, że ja zdobyłem klucz do tej skrzyni od tego bąbla, którego zabiłem. Tylko, że tej skrzyni tutaj teraz ani widu, ani słychu, szczerze mówiąc. Wydawało mi się, że była tutaj. Nie wiem, może ktoś ją podjebał teraz. A no cóż, no trudno, no bywa jak bywa. Szybka podróż w takim razie. Teraz musimy lecieć tutaj z powrotem do kolegi, od którego questa wziąłem. W sumie wy go dopiero teraz pierwszy raz zobaczycie. Mam nadzieję, że odniesiecie, wiecie, miłe wrażenia względem niego będziecie mieli. Gość wygląda na raczej sympatycznego, więc mam nadzieję, że się polubicie. Chociaż ja tam dość rozmowy z nim przeklikałem. Ja czytam szybciej niż oni gadają, więc po prostu jak coś przeczytałem, to przeklikowałem, żeby nie słuchać ich gadania. Nie, to nie tutaj. To jest tutaj. Dzień dobry, tam jest magiczny krąg. Witaj ponownie. To jak, interesują cię pamiątki po magu Eramasie? Ciągle są na sprzedaż. Aha, czyli ja mogłem tą pamiątkę pokaż pewnie kupić już od kurwa dawna. Tylko co ja mam tutaj kupić? Figurka jaszczurki. Aha, dobra. Przedmiot potrzebny do wykonania zadania. No nie wiem, ile tych przedmiotów kurwa potrzebuję. Dobra, kupmy to. Kupmy tą figurkę, kupmy to coś. Ciekawe przypadki cnotliwej wegi chyba nie za bardzo mi się przydadzą.
a innych tutaj jakichś interesujących przedmiotów fabularnych kolega przy sobie nie ma. Same składniki alchemiczne, przedmioty do czytania, no i ten cały eliksir oczyszczenia do zrespekowania naszych punktów. Nie, może jeszcze kiedyś dane mi będzie się zrespekować. Statuetka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Może lepiej zaniosę ją do Triss. Idziemy zabijać potwory! To mam w końcu, kurwa, aktywować ten portal, czy mam go nie aktywować? Gdzie ja w ogóle teraz znajdę Triss? Bo on mówi, o, może lepiej pójdę z tym do Triss. Nie no, ja mogę Triss niby znaleźć, odpalając jej zadanie poboczne, które tutaj było chyba na 12 level. Tak, porozmawiaj z Triss Merigold w jej kryjówce. Dobra, to chodźmy do Triss Merigold w takim razie, z wielką nadzieją, że dam radę tak z nią pogadać, żeby nie pchać tego jej questa do przodu, chociaż nawet jak go jakoś tam pchnę, to powiedzmy, wiecie, do niczego nie dojdzie, to znaczy gra mi nie każe robić jej questa z buta, bo przecież nawet jak coś tam z nią obgadam, to ona mi powie co i jak, no ale mam nadzieję, że dialog się powiedzmy nie aktywuje odgórnie jakiś ustalony, tylko będę miał wybór, o czym chcę z nią pogadać. Gdzie ona się tutaj uchowała? No tak, ale czemu poprzedni quest mi nie powiedział, jak do niej trafić? Nie wiem, gra mnie nie lubi. Kurwa, to nie tędy? A nie, przepraszam, są schody jakieś. Szalone konstrukcje tych domów tutaj są. Przejście na drugą stronę zapewne. Derp, titi, derp, 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 derp. Jak do niej mam dojść? Tutaj będzie jakieś przejście? Jak ja mam tam, kurwa, przejść? A może gra mnie w ogóle totalnie wychujała i to kompletnie nie tędy mam do niej przejść. A nie, drabina tu jakaś jest. Ale nie wejdę do tej drabiny. A nie, dobra, mogę do niej podejść, ale czy to ja tędy mam się do niej dostać? Czy ona tak się, kurwa, czai, że... No nie wiem, mam tu jakąś skrzynię. O, alkachę znalazłem, pięknie. Fajnie, znalazłem jakiś schemat. Nie wiem, po chuj mnie ten schemat tutaj teraz, ale... No ale skorzystam, czemu nie? Zawsze schemat warto mieć, niż nie mieć. Jezus Maria, jak się mam dostać do tej pieprzonej Triss? Jak ona się tu uchowała? Nie wiem, nie ma jakiejś magii, która przejście tutaj zakrywa. Ale mogę sobie teraz chyba w końcu wykonać ulepszoną jaskółkę. Bardzo chętnie to zrobię. Lepiej mieć... O, nie dość, że mam 4 ładunki tej jaskółki teraz zamiast 2, to ja nie wiem, czy ona nie leczy też przez dłuższy czas. A może po prostu mam więcej jej ładunków. Wyjebane w sumie. Dobra. Ewidentnie to jest nie ten budynek. Gdybym popatrzył na mapę i nie był zjebanym debilem, to bym zauważył, że nie mam tutaj do niej po prostu jak wejść tamtędy. Te drzwi są zawalone. Chyba, że nie wiem. Nie no, górą tam do niej nie przejdę. Może dołem tutaj dam radę do niej wejść. Questa tu jakiegoś mamy od dziecka. Dzień dobry. Co się stało? Oni... Oni... Zabrali mi pokebony! Aha. Hej, zaczekaj. Co, mam biec teraz za tym dzieckiem? No dobra, pobiegnijmy, jak już zabrałem się za zbieranie tego. Czego wy chcecie? O Jezus Maria, serio panowie, serio, a kurwa... Dzień dobry. A to ja mam jeszcze lepszy pomysł. Bang, bitch! Mogę cię tutaj, kurwa, skontrować i pociąć parę razy, tak ładnie. Dobra, porozcinałem paru ludzi w pół. I o co, kurwa, chodziło? O to tylko chodziło? To dziecko chciało mnie tutaj w chuja zrobić i doprowadzić do mojej śmierci? Czy to, rozumiem, była taka taktyka zgarniania ofiar? No nie wiem, no trudno powiedzieć. Zajebałem ich całkiem profesjonalnie, tak mi się wydaje. Parę ciachnić ich nie ma. Zapukaj. O. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam, żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Ja się nie chcę ruchać. Na pewno nie zostanę tu długo. No właśnie, aha, dobra, czyli ona się u jakichś ludzi tutaj ustawiła, co? A, trzeba mieć kryjówkę, nie? Wynajmuję sobie pokój jakichś dziadygów. Lepsze sobie grę, gdybym się wjebał w jakiejś szalonej akcji, nie wiem. Gdybym jakimś cudem zaczął dialog i był zmuszony się, kurwa, przeteleportować w inne miejsce, żeby tego jej questa Geralt, robić. Mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? No jestem, no. Tak, Geralt? Spójrz na tę figurkę, o to mi chodziło. Spójrz, co zdobyłem.
kompresja artefaktowa. Ta figurka to zaklęty człowiek. Masz zamiar go odczarować? Oczywiście. Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęśnika, na pewno już o nim zapomniał. Wygląda na szlachcica. Może rzeczywiście nim jest. Chodź za mną. Nie mogę tutaj odprawić rytuału. O, no widzicie, i to już tutaj ciekawiej wygląda, niż po prostu pójść i użyć artefaktu na tamtym portalu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Dosyć ponure miejsce. Faktycznie, wygląda jak schronienie wampira, dlatego możemy być pewni, że nikt nam nie przeszkodzi. Podaj mi tę figurkę i się odsuń. Spróbujmy odczarować tę figurkę. To chyba szlachcic. Przygotuj się, nie wiadomo, kim jest naprawdę. To może być interesujące. Inalanda ona reis. Koral! Nie! Wszystko ci wytłacz! Koral? No siema. Nawet nie spojrzałem na tę dziewkę. Liczysz się tylko ty. Ejże, ty nie jesteś Koral. Sukub, Mara. Gdzie ja jestem? Koral go zakleła. Co do niej podobne. Niestety nie wiem, kim jest Koral. Nie znam bardziej mściwej czarodziejki. No, może z wyjątkiem... mnie. Nie ma Koral? W takim razie podejdź bliżej, sukubie. Gość jest jakiś naprawdę najarany. Jak się nazywasz? Jesteśmy w Nowigradzie. Mówi ci to coś? W Nowigradzie? Ostatnie, co pamiętam, to Oxenfurt i wściekłą Koral. Jak może wymagać wierności, gdy sama puszcza się jak... no jak... jak ten latawiec. Jak puszcza niepołomicka. Przeci samej. Pcia krew. Czuję się, jakby mnie zdeptało stado krów. Nie wiem, co mi zrobiła, ale widzę, że wyratowaliście mnie z opresji. Macie tu. No. Zabawcie się na mieście. Gust Koral znacznie pogorszył się od czasów, kiedy z nią sypiałeś. No chodź, nasz dobroczyńca poradzi sobie sam. Aha, czyli krótko mówiąc, w figurce był zaczarowany człowiek. Co teraz z tym moim questem w ogóle drugim? On był niezwiązany, czy... O, gościu nam dał pomniejszy glif akcji, żebyśmy sobie tutaj się kurwa zabawili. Ale to nie jest to. To nie jest ten quest. Ta statuetka szlachcica to było coś, widzę, całkiem innego. Tutaj widzę, że moje nabiał i ciemne siły to jest coś całkiem innego. Został spalony na stosie. No dobra, okej, czyli w takim razie w tej chwili pozostaje mi użyć tego całego gówna, które sobie być może tam u niego kupiłem, tych artefaktów. No i otworzyć tamten portal, może być interesujące. Podbiegłbym sobie do jakiegoś tutaj punktu szybkiej podróży, myślę, że rynek będzie najszybszym. Najlepszym wyborem z obecnie mi tutaj proponowanych. Z parę tych punktów, no ale do każdego trzeba się nabiegać. Jezus Maria, kto to w ogóle wymyślał? Będzie chyba przejście, będzie przejście. O, dzień dobry. O kurwa, może bym miecz wyjął, co? Cześć. O kurwa, mać. No chodź, no come on. Człowieku z kurwiela juniora. Który z was chce zapłonąć? Ojej, skontrowałem cię, frajerze. A może tutaj jakimś ardem podziałajmy. O ty skukwo. No i mamy finishera na ziemi. A ci ludzie z kurwiela juniora to są bardziej denerwujący niż niebezpieczni dla mnie. Oni wszyscy mają takie tutaj poziomy umiejętności i obrażenia, że raczej nie stanowią zbyt dużego zagrożenia, że tak sobie zarymuję. Wszyscy jesteście tempechuje. Takie miłe z mojej strony. Dobra, to lećmy w takim razie do tej zniszczonej rezydencji Aeramasa.
Mam nadzieję, że kupiłem od tego gościa coś, co pozwoli mi tutaj ten portal aktywować. Płotka, widzę, cały ten czas czekała tutaj. Wpierdalała trawę. Musi tutaj bardzo dobra trawa być w takim razie. No to chodźmy. Mam nadzieję, że coś tutaj udało mi się już, wiecie, kupić od tamtego gościa, co to aktywuje. O, kurwa, udało się. Jezus Maria. Ależ tu cuchnie. Gdzie ja, kurwa, jestem? Dobra, zdecydowanie teraz przyda mi się wyłączyć światło w pokoju, będę gówno widział. I odpalić sobie kota, do którego muszę całkiem sporo scrollować. Dobra, jeszcze bym sobie tutaj, myślę, wrzucił coś, na przykład... no, groma sobie wrzucę. Nadal mam ulepszoną jaskółkę. Skurwysyn! Wygląda na to, że Eramas był tyromantą. Co to, kurwa, jest tyromanta? I co się tutaj dzieje? Chryste, panie, co to jest za miejsce? No, kurwa... pomocy! Z czego Eramas robił ten cholerny ser? Kurwa, gościu... Gościu zaklina ser! Gościu był zaklinaczem sera! Co tu się, kurwa, podziało? Tutaj w ogóle jakieś przejebane dymy latają. Jak ja mam to, kurwa, ominąć? Nie wiem, przebiec przez to mam? Czy bokiem tutaj jakoś przejść? Spróbuję przejść. Może jak to podpalę, to coś się stanie? Mogę to igni też podpalać, taka jest prawda, że nie trzeba w to klikać. Dobra, spróbujmy przejść tutaj bokiem. Może to jakoś... nie! Geralt, spierdalaj, bo się udusisz. Jezus Maria. Kurwa, co za ser. Mogę tam wejść do góry, widzę, ale to muszę się strasznie szybko tam przepierdolić, żeby to mi się w ogóle udało. Zapisz grę. A nie, dobra, widzę, że ten dym nie jest wszędzie, tak więc jak tylko będę obserwował, gdzie jest dym, niekoniecznie muszę w niego wejść. Dobra, okej, jakoś mi się tu przejść udało. Prawą stroną sobie pociśniemy. Tutaj już ten dym, kurwa, jest. Znajdź sposób na przejście komnaty tyromancji. A ja mogę spalić ten dym? Czy ten dym dalej się będzie unosił? Nie, chuja mogę z tym dymem zrobić. Tędy nie przejdę, a kucnąć bym chciał, nie? A mi nie pozwoli. Mogę na to wejść na przykład? Nie, nie mogę na to wejść. Wait a second, a na to nie mogę wskoczyć? Sobie wydawało mi się właśnie... proszę bardzo, to jest wejście do góry. Kurwa, no magia oparta na serze, nie wiem, ja kurwa nie ogarniam, o co chodzi po prostu. Gościu ma tu w chuj sera. Powiem, jak zmagałem się z serem. No gościu ma tu w chuj sera. Nie mogę spotkać nic gorszego. Kurwa, co jak będzie na przykład jakiś zaklęty serowy potwór? Jesus, kolejny portal, zajebiście, dobra, wchodzimy, ale jaja. Kurwa, serio. Gościu, który zajmował się magią sera, to jest naprawdę... najbardziej barwny element całego tego let's playa. Magia sera. Kurwa, czego to nie wymyśli? Sapkowski, czy ty masz po kolei w głowie? Kurwa, serio, jeszcze muszę ten... Teraz się muszę przedostać przez zatopioną komnatę. Ja czuję, że ja na końcu tego wszystkiego, wiecie co znajdę? Znajdę, kurwa, ser. True story. Na końcu tego wszystkiego będzie jebany ser. Nie wiem, no jakoś muszę tutaj ewidentnie teraz gdzieś popłynąć. Nie wiem tylko gdzie. Żadnej tutaj mapy gra mi... nie postanowiła udostępnić, więc płyńmy po prostu przed siebie, licząc na to, że gdzieś dam radę wypłynąć. Tutaj mogę wypłynąć. Coś tutaj się znajduje. Wbijamy. No. Jak ja mam tu wejść? Kurwa, jak ja mam tu wejść? To jest jakieś podwyższenie, ale nie mogę tego zrobić. Świetnie. No, zaklinaczu sera! Zosia... dobra. Zosia, ogarniasz, że jestem w komnacie jakiegoś czarodzieja, który zaklina ser? Jebany, kurwa, ser miał wszędzie rozstawiony w takich baniakach szklanych. Zaklinał ser. Ja nie wiem, co Sapkowski miał w głowie, wymyślając magię sera. Ale true story w tej grze jest magia sera. Proszę? Opium miał. Nie wiem. Albo inne rykitki. Szalone rzeczy w każdym razie. Na razie muszę się przedostać i znaleźć magii tego, co czarował, kurwa, ser. Nie wiem, co tutaj się dalej będzie działo, ale jakieś wiksy. O kurwa, ktoś tam stoi? Nie.
Profilaktycznie zapiszę grę. O! O, oczywiście, że coś przyszło. Baba mgielna? Robertowi, że mglaki są odporne na smród stanu. Dobra, są tu jeszcze gdzieś te mglaki. No zdecydowanie jebany jest odporny na ten ser. Pociechajmy go tutaj troszeczkę. Ale on ma 8 level, więc nie będzie chyba źle. A ja sobie jaskółkę zmarnowałem, Jesus. Dobra, mglaku, nic ciekawego przy sobie nie miałeś. Przedostań się przez zatopioną komnatę. Iluzja. Ja tu... Iluzja. Jak to nie mam właściwego klucza? Jak to... Aha, dobra. Założył iluzję. Tam była jakaś chyba skrzynka czy coś. Tutaj mamy iluzję, ale kotek nam się skończył, więc może przyćpajmy kota jeszcze jednego. Gdzie go mamy? Tutaj. No dobra. Co się tutaj znajduje? Filcowy pancerz... kurwa, nie wiem. Nie wiem, czy filcowy pancerz będzie cokolwiek wart. To jest kolejny filcowy pancerz, jasne. Ruda meteorytu. Ja chcę jakiś klucz. Spodnie topornika. Zajebiście. Wyśmienity olej przeciwko wampirom. Weź wszystko. Coś tutaj jeszcze na ziemi jest. Jakaś ukryta skrzynka. Dobra, ewidentnie muszę gdzieś tutaj znaleźć jakiś klucz. Tutaj jest jakaś taka ładniejsza, fajniejsza rzecz. Figurka byka. Notatki czarodzieja. Może w notatkach czarodzieja przeczytamy, dlaczego go popierdoliło na tyle, że zaczął zaklinać ser. A, to będzie zdecydowanie kolejny klucz tutaj za chwilę. Kolejny portal mi się pewnie otworzy. Dobra. Kto by się spodziewał, że zaklinacz sera da mi taki interesujący quest. Protokoły z przesłuchania. Ale ja chcę notatki zaklinacza sera. Kurwa, ale to jest niejasno zrobione. Muszę naprawdę się... pozbyć większości z tych rzeczy. Dobra, nie wiem, gdzie jest ta książka. Nie będę teraz szukał notatek tego serowego czarodzieja. Nie mogę, po prostu. Serowy czarodziej. No kurwa, no trusdory. No zobacz, Zosia, widzisz tutaj? Ser jest w tym baniaku. Ser tutaj wisi w powietrzu. Zawieszone kawałki sera. Takie wycięte z okrągłego, dużego kawałka. Zaklinacz sera. On kurwa pakował ten ser w ludzi. On chciał zamienić ludzi w ser. Nie wiem, nie ogarniam tego po prostu. Kolejny portal tutaj pewnie będzie. Jeb! Może coś tym portalem. O kurwa, ma. Skarbiec. Powinienem się tu rozejrzeć. O Jezus Maria, boję się. Deaktywuj magiczną barierę i dostań się do skarbu. Mówię wam, że skarbem będzie kurwa ser. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. Skarbem będzie ser. Coś tu mogę igni podziałać, widzę. Wow! Zrespawnuje mi pewnie przeciwnika. Coś się kurwa stało? Może nie wiem, może są dwa takie i muszę bardzo szybko jeden po drugim podpalić, czy coś? Przez barierę nie przejdę, no. Tyle dobrze, że mi obrażeń nie zadaje ta bariera. No dobra. Może muszę podejść do tego i kliknąć, a nie walić ignie jak debil? No nie. No dobra, jest tam jakiś skarb, zdecydowanie. Jakiś miecz tam jest i skrzynka. Aha, dobra, mamy tu iluzję jakąś. Iluzja. Nie zauważyłem tego wcześniej. No, mamy jednego tego normalnie. Teraz myślę, że muszę pobiec tam i pierdolnąć moim igni w drugie to. No. O, wow, udało się? Niesamowite. Nie wiem, jakim cudem mi się to udało. Serowe nagrody! Jeśli ten miecz jest tak samo zabójczy jak sery Eramasa, to warto go wziąć. Coś się zaraz stać. Emmentaler. Kurwa, nie wierzę. Nie wierzę, znalazłem miecz, który się nazywa Emmentaler. Powiedzcie mi, że on jest zajebisty. Nie jest zajebisty, jest kurwa słaby. Obrażenia od sera powinien mieć. No ale jak on fajnie wygląda, popatrzcie na niego. Jest jakiś taki powyginany. Ale ma gorsze statystyki, no obrażenia ma całkiem niewielkie. Aczkolwiek, być może jak go naprawię, to będzie lepszy. Przytrzymajmy, zobaczmy porównanie. 114 do 140, nie no, nawet tutaj jak go naprawię, to niewiele da. Ale cóż, no wyprawa do komnat tutaj zaklinacza sera, myślę, była na tyle ciekawym doświadczeniem, że... że wybaczę mu to, że jego tutaj niestety nagrody za tego questa nie były jakieś niesamowite. Może to po prostu jestem zbyt zajebisty i wynalazłem tutaj to wszystko. Za wcześnie. No, świeże powietrze, tak jest, Geralt.
Nareszcie. Teraz niech z ciebie kot zejdzie. No dobra, no było tutaj co najmniej interesująco. Ulepszona zbroja wiedźmińskiego cechu kota. Zajebiście, znalazłem sobie tak z dupy taki schemat. No tak, tak to się ja mogę bawić. Tam jakieś potwory jeszcze są, ale to jebać te potwory. No dobra ludzie, no quest był co najmniej ciekawy, muszę przyznać. Zaklinacz sera to jest coś, co zapadnie mi w pamięci przez długi czas. Ale akurat my się mamy 25 minut, możemy odcinek zakończyć, tak więc dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka i trzymajcie się do następnego razu. Pa, pa.